Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, Zapraszam na nasze podsumowanie tygodniowe z parkietem Global Connect, gdzie spojrzymy na notowania poszczególnych spółek. Wrzucimy sobie na wykresy też właśnie akcje, walory, wrzucimy sobie DAXa, no i tak jak też na tym początkowym wykresie zestawimy sobie postawę indeksów tych głównych, które nas najbardziej interesują. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Azji z Europy DAX i Polski WIG 20. Będzie też kilka ciekawych newsów z rynku, przede wszystkim dotyczących gospodarki niemieckiej, bo mimo wszystko tego nie unikniemy lwiaczem i spółek na parkiecie Global Connect. To są spółki notowane na giełdzie niemieckiej, więc siłę tejże gospodarki musimy po prostu obserwować i musimy się też zapoznawać regularnie z odczytami, z danymi makroekonomicznymi, które się pojawiają. Na początku, jeszcze zanim przejdziemy do analiz, przypomnę, że ostatnio takie odkrycie, jeżeli ktoś korzysta z M-Statiki, no to może śledzić tutaj notowania spółek z parkietu Global Connect, dodatkowo mając 5 linii, można sobie też sprawdzać najlepsze zlecenia, można sobie wrzucać wykresy, tutaj też widać jak te kursy są aktualizowane w ramach zmian, jeżeli chodzi o też przeliczniki walutowe, mamy tutaj notowania bez żadnego opóźnienia, możemy sobie tutaj też włączać, właśnie jak powiedziałem, dowolne wykresy, na przykład weźmy sobie tutaj, nie wiem, 100 sesji na Bayer to może nie, bo one są od niedawna, ale na przykład weźmy spółkę, o, Geronimo, bo ona jest nieco dłużej niż właśnie, niż Bayer, z tego co pamiętam, już dokładnie tych dat nie znam, ale widzimy, możemy sobie tutaj wrzucić notowania tych walorów stricte właśnie z parkietu Global Connect, już w przeliczeniu z kursu euro z giełdy rodzimej, z giełdy Deutsche Börse niemieckiej na giełdę polską oczywiście, bo to też jest tutaj w miarę istotne, chociaż akurat no z giełdy niemieckiej w przypadku większości spółek, ale tu akurat mamy Jeronimo czyli giełda portugalska, indeks, PSI20, gdybyśmy tutaj to chcieli sobie zakładać. Do tego oczywiście mamy inditex z giełdy hiszpańskiej, IBEX to ten indeks właśnie wyznaczający siłę giełdy i oczywiście AX jako indeks giełdy Amsterdamu, tam też dodatkowe spółki nam się po drodze pojawiły. Natomiast przechodząc już do podsumowania tego ostatniego tygodnia, widzimy, jeżeli chodzi o indeksy, przede wszystkim mocny rajd wzrostowy na indeksie WIG20, który mimo tej swojej skali nie przyniósł jeszcze nic przełomowego, dlatego że tu mamy dane miesięczne jeszcze, ale yy, dlatego, że my dopiero odrobiliśmy straty, które powstały na początku roku. My dopiero wracamy do punktu odniesienia, bo yy, najwyższy pułap z roku 2023 to było okolica 2350, i my mniej więcej do tej okolicy podchodzimy. W tej chwili 2340, było dzisiaj już 2345 mniej więcej, więc to jest dopiero odrabianie strat, a w trakcie tego miesiąca yy, no też w okolicach zera jest DAX, ale tutaj tak dużej zmienności nie mieliśmy. Dax utrzymuje się bardzo blisko historycznego szczytu, lepsza postawa S&P 500, tutaj wzrost mniej więcej dwuprocentowy, ale jak wystartują piątkowe notowania to będzie więcej, bo czekamy na olbrzymie wzrosty na akcjach meta platform z Amazon też będzie mocny, no i to wszystko sprawi, że S&P pewnie ponad 0,5% na otwarciu zyska, a NASDAQ, NASDAQi mogą być nawet ponad 1% na plusie, no i świetna sesja giełdy azjatyckiej, przede wszystkim Nikkei, bo Shanghai Composite też na chwilę ruszył na północ, ale ostatecznie na ten moment tych wyższych pułapów nie udaje się utrzymać. Jeżeli chodzi o ciekawe wydarzenia właśnie dotyczące przede wszystkim sytuacji w Niemczech, zaraz sobie przejdziemy do kalendarza, ale tutaj jeszcze takie około rynkowe informacje. Niemieckie miasta sparaliżowane ne, trwają strajki ostrzegawcze. I to artykuł, który się pojawił właśnie w piątek, czyli dziś w momencie, gdy nagrywam ten materiał, to podsumowanie tego dnia. Od wczesnego rana w prawie całych Niemczech trwają strajki ostrzegawcze komunikacji publicznej. Protesty objęły ponad 80 miast w 15 krajach związkowych. Strajk ma potrwać dobę, drugi dzień. Nie działa także lotnisko w Hamburgu. Strajki zostały zorganizowane przez Związek Zawodowy Verdi. W wielu miastach na ulicę wyjechały autobusy, tramwaje. Nie wyjechały autobusy, tramwaje, nie kursuje też oczywiście metro. A strajk rozpoczął się zgodnie z planem. Ja to nawet napisane, że godnie z planem, ale to chyba bardziej zgodnie. Nie wiem czy strajki są aż takie godne. Nad ranem 3-4 godzina udział pracowników jest najwyższy właśnie tutaj w Nadrenii Północnej, Północnej Westfalii. Powodem są negocjacje zbiorowe dotyczące poprawy warunków pracy w branżach transportu publicznego w prawie wszystkich krajach związkowych. I tutaj kolejny strajk był strajk rolników, kolejne grupy społeczne można powiedzieć, wychodzą na ulicę i próbują forsować swoje postulaty. Co z tego wyniknie? Pewnie się uda, ale ostatecznie, jeżeli damy palec, jak to mówią społeczeństwu, to to społeczeństwo może to wykorzystać w sposób nieodpowiedni, czyli na przykład będzie chciało już później rękę. No a to, ta chęć otrzymania ręki po otrzymaniu palca może się wiązać z olbrzymimi problemami gospodarczymi. O tym musimy pamiętać i przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że mówimy tutaj, o największej gospodarce europejskiej, więc no, trzeba dokładnie tę sytuację obserwować. Deutsche Bank zwalnia, jest przygotowany na dalszą wyboistą sytuację gospodarczą. Bank poinformował o tym, że planuje ograniczenia kosztów działalności i zwalnia 3,5 tysiąca pracowników to około 4% globalnego zatrudnienia, czyli możemy wyliczyć, że tych pracowników łącznie jest blisko 100 tysięcy. No i tutaj spółka chce zredukować koszty prowadzenia działalności do, do 2025 roku o jakieś 2,5 miliarda euro, a więc tutaj olbrzymia redukcja się zapowiada, oczywiście redukcja etatów to jest jedno. Natomiast podejrzewam, że inne cięcia też będą się odbywać, bo inaczej wygląda sytuacja, jeżeli rzeczywiście ta koniunktura jest rewelacyjna, a inaczej, jeżeli, bo już pomijamy sytuację na giełdach, ale jeżeli no gospodarka nie radzi sobie rewelacyjnie, no to wtedy trzeba podchodzić bardzo asekuracyjnie do wszystkiego, żeby. Aby po prostu nie mieć później jeszcze większych problemów, kolejna sprawa. Strajkują też niemiecki, niemieckie lotniska. 1000 nie, lotów odwołanych. No i tutaj z kolei. <laughs> Mówimy o strajku na lotniska, wcześniej były strajki bardziej komunikacyjne, to już wydarzyło się w ostatni, w ostatni dzień właśnie, informacja w ostatni dzień stycznia no i to wszystko dzieje się właśnie na początku nowego miesiąca. W środę wieczorem pracownicy ochrony lotniska Kolonia Bon rozpoczęli strajk, 100% pracowników nocnej zmiany bierze tutaj udział, no, siłą rzeczy jak 100% pracowników bierze udział, no to loty muszą być albo opóźnione, albo całkowicie odwoływane, dołączają też inne Lotniska, między innymi Frankfurt czy Düsseldorf z powodu strajku odwołano już prawie 3 czwarte lotów, z lotniska Kolonia, Bonn między innymi prawie 1100 lotów odwołanych lub opóźnionych, e, utrudnienia dotknął 200 tysięcy pasażerów, więc z jednej strony pracownicy akurat w tym przypadku lotnisk e, forsują swoje właśnie też tak jak powiedziałem wcześniej postulaty, ale z drugiej strony no najbardziej cierpią na tym e, pasażerowie, którzy no na przykład w sprawach zawodowych, czasem prywatnych, czasem nawet może chodzić o jakieś zdrowie, o wylot na ważną operację czy leczenie. Nie, nie, nie mogą tego, nie mogli, bo to już się wydarzyło, tego lotu uskutecznić. W trającym zbiorze Verdi żąda podwyżki wynagrodzeń o 2,8 euro za godzinę wyższych premium oraz dodatku za nadgodziny. No, tutaj też Verdi się pojawia, podobnie jak zresztą tutaj w tym, w tym artykule poprzednim, gdzie mówiłem o strajkach, też właśnie już tutaj stricte dotyczących komunikacji publicznej, ale przede wszystkim właśnie tramwajów czy, czy autobusów, o tym też rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, w poniedziałek w kalendarzu nic ciekawego nie było, we wtorek pojawiła się inflacja CPI z Hiszpanii, która wyniosła 3,4% w styczniu, wyżej niż w grudniu, 0,3 punkta procentowego, PKB z Czech spadły o 0,2% w czwartym kwartale, nieco większy spadek był w kwartale trzecim, PKB Niemiec z kolei na poziomie minus 0,2, więc kolejny kwartał z niemiecką recesją, niewielką, nieznacznie pod kreską, ale jednak widoczną i o tym też. Musimy pamiętać PKB za czwartek kwartał strefy euro na poziomie plus 0,1%. Pojawił się nas sprzedaż detalicznej w środę z kolei tutaj minus 1,7%, a więc kolejny miesiąc to już bodajże 20, pamiętam, jak spoglądaliśmy na wykres. 20, kiedy to rzeczywiście ta sprzedaż jest rok do roku na minusie. Oczywiście tutaj, tak jak też pokazywałem wam, pamiętam ten, ten wykres, że te miesiące, które przed nami, początek 2024 roku, to czas bardzo niskiej bazy z początku. 23, więc jest szansa, że ten trend nam się tutaj odwróci. Może to nie jest taki stricte trend, ale ta tendencja do ujemnych odczytów nam się odwróci. W końcu wyjdziemy nad kreskę. Stopa bezrobocia zgodnie z poprzednim miesiącem w grudniu w Niemczech 3,1%, a inflacja CPI na poziomie 2,9% to dane opublikowane też w środę o godzinie 14, a więc no już jesteśmy w celu inflacyjnym, który wynosi 2% plus minus 1%, czyli można powiedzieć od 1 do 3%. W Polsce mamy 2,5 plus minus 1%. Pojawiły się dane o PMI dla przemysłu kolejnego dnia, no i tutaj dla gospodarki niemieckiej 45,5, 43,3 było poprzednio, więc odrabiamy straty, bo był taki czas, że przez kilka miesięcy utrzymywaliśmy rejony poniżej 40, co było bardzo, bardzo niepokojące. W Niemczech powyżej 50 już jesteśmy, więc też całkiem niezłe dane. Przybyło nieco nowo zarejestrowanych bezrobotnych. No a jeżeli chodzi o sesję piątkową, czekamy na stopę bezrobocia ze Stanów Zjednoczonych, no a te dane, które się pojawiły z Francji, między innymi nasz tak istotne dla rynków tutaj nie były. Jeżeli chodzi już stricte o postawę niemieckiego indeksu, spora zmienność na DAX-ie. Ruchy w takim przedziale 16,817 tysięcy. Spora zmienność w ramach tej częstotliwości ruchów w górę, w dół. Niemniej jednak zakres tego ruchu wcale duży nie jest, bo od dołka do szczytu mamy niecałe 200 punktów, czyli tylko nieco ponad 1% na tle pięciu sesji. To nic wielkiego, można by powiedzieć. W piątek, reagując na dobre wyniki spółek ze Stanów Zjednoczonych, możliwe wzrosty na tym rynku, DAX i kontrakty zyskują około 7,8%. I kurs zatrzymał się niemal idealnie pod historycznym szczytem. Dotknął DAX z poziomu 17 tysięcy punktów, ale jeszcze nie udało się tego poziomu 17 tysięcy, punkty pokonać. Czyli historyczny szczyt cały czas jeszcze nie został naruszony. Choć ja osobiście uważam, że to może być tylko kwestia czasu, ale też słusznie dostrzegaliście dzisiaj w porannym programie o Global Connect, że spora luka wzrostowa nam tutaj powstała i pewnie prędzej czy później będzie presja na to, żeby tę lukę domykać. Na razie trzymamy się. W ryzach na razie wygląda to całkiem nieźle. Zobaczmy, co słychać na rynkach, zobaczmy na notowania Tesli, tutaj też spore skoki, kurs po ostatnim tąpnięciu i zjeździ w okolice 170 euro, próbuje odrabiać stratę, ale bardzo powoli to wszystko się tutaj dzieje. Jesteśmy w tej strefie wsparcia, okolice 170 euro, no to tak ją możemy jednoznacznie okrzyknąć. Zbliżymy się do 50-sesyjnej średniej kroczącej, no niemniej jednak, Sytuacja tutaj cały czas pozostaje dosyć mocno napięta, jeżeli chodzi o tego przedstawiciela sektora motoryzacyjnego. Lepiej to wygląda na akcjach Volkswagena, bo tutaj, e, tylko weźmy sobie jeden rok, e, rzeczywiście odbicie nabiera tempa. Ostatnio, o tym programie, ostatnio w programie tydzień temu rozmawialiśmy o tym pułapie e, 200 sesyjnej średnio kroczącej. Udało nam się do tego poziomu dojść, bo patrząc na notowania piątkowe, my byliśmy w okolicach 127, mówiliśmy o tym potencjale ruchu do 200, i to jest ostatni opór przed tą strefą. Oporową 140-144. No i na razie testujemy już ten opór, a więc te kilka procent udało się kurs podbić. I niewykluczone, jako że pokonaliśmy ostatnie szczyty z połowy grudnia, że rzeczywiście Volkswagen gdzieś w okolicy 140-145 euro nam się tutaj nie po prostu uda. Zobaczmy na JMT, czyli na Jeronimo Martins z giełdy w Portugalii. Tu również powoli odrabiamy straty. I my tak sobie gadu gadu o odbiciu na Dino Polska w Polsce, bo Dino już praktycznie wróciło do punktu bazowego sprzed tego 12% spadku, który miał miejsce po publikacji wyników Jeronimo. To wtedy było minus 7% na Jeronimo, a minus 12% na polskim Dino. A to też spółki, które mocno ze sobą konkurują na naszym polskim rynku. Biedronka, której właścicielem jest właśnie Jeronimo oraz Dino. No i tymczasem widzimy, że po chwilowej, słabszej postawie, kurs nawet nie dotknął tej ważnej strefy wsparcia w okolicach 19-20 euro. I z okolicy 20,4 zawrócił i bardzo szybko wrócił. Po pierwsze do poziomu 50 sesyjnej średnie kroczącej, a po drugie do poziomu, tu było close 20,98. Dzisiaj y, 20, źle popatrzyłem, close jest 22,60. Dzisiaj 22,30 mamy mniej więcej, a więc praktycznie wróciliśmy do poziomu sprzed tego mocnego spadku po publikacji wyników Jeronimo Martinsa. więc sytuacja się tutaj ustabilizowała i ustabilizowało się również na naszym dino polska. Ta korelacja jest bardzo tutaj widoczna między tymi dwoma. Spółkami w ostatnim czasie. Natomiast patrząc jeszcze na jeden z podmiotów z parkietu, problemy ma Bayer i to bardzo poważne. Kurs systematycznie schodzi na południe. Ta ostatnia próba pokonania 50-sesyjnej średniej kroczącej zakończyła się niepowodzeniem. Zawróciliśmy po odbiciu z 30 do 35 euro. No i w tej chwili już 29 rozmieniamy. Jesteśmy też na poziomach najniższych, drodzy widzowie, od 2005 roku jesteśmy też poniżej tych dołków, które były wyznaczone w kryzysie w 2008-2009 i później jeszcze w 2011, gdzie w okolicach 34. 3,35 euro się znajdowaliśmy, całe to odbicie, cały ten rajd do 145 mniej więcej został zaprzepaszczony, no i ta strefa wsparcia jak na razie nam tutaj się nie wybroniła. Ceny atrakcyjne, ale te perspektywy krótkoterminowe przez spółką na razie nie są na tyle obiecujące, żeby zainteresować inwestorów mimo mocnego wyprzedania na walorach. Drodzy widzowie, to wszystko jeżeli chodzi o nasz program podsumowanie tygodnia z Global Connect, słyszymy się już za tydzień, natomiast oczywiście zapraszam Was drodzy moi codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 10 na Komparii gręki do telewizji biznesowej na podsumowanie otwarcia i w piątki to samo, tylko że o godzinie 11 z racji tego, że o godzinie 10 w Ramówce mamy Kompas Kuczyńskiego. Dobrego dnia, do usłyszenia.